solidnie się najesz i że tutaj dzisiaj rekordy skoczni będą. No rekordów nie było, ale jest podium. No ja mówiłem, że wczoraj. Tak, już jadłem tą paprykę od wczoraj. No ale lider mi to podebrał, na obiedzie mi podebrał trochę. No i mi brakło, ale i tak, no bo skok był fajny. Tam ciąga mi brakło trochę, na dole, bo tam nie było nic, o tam, tak mnie stało tam na dole, ale oddało mi, tak mi oddało, że od dawna mi tak nie oddało fajnie, no. Tobie oddało, a Klinkowi zabrało, co? No, ale on rekord ma, on jest zadowolony, także, no, nie, niech się cieszy, bo jak ja bym miał ciąga, ja bym jeszcze leciał, ja bym w ogóle nie spadł. Piotrek, tak poważnie, masz sobie dzisiaj kupę radości, optymizmu. I chyba to był fajny skok i chyba to Willingen, które było loteryjne, ty opuścisz w świetnym nastroju. O tak, no. Tak, o magicznie jest tym Willingen. To tak, na pewno będę dobrze wspominał. Odkułem się w zeszłym roku, bo w zeszłym roku tu spałem, cały czas spałem. Myślałem się, w tym roku tak nie będzie. Myślałem się, no to trzeba w tym roku, może dadzą szansę skoczyć, ale to ja już tej szansy nie zmarnuję. I się wezmę za siebie i się przygotowuję, no i fajnie mi udało przygotować, bo nakręciłem się jak nigdy, ojej, ja nie wiem, miałem jeszcze się skakać. Masz coś do roboty, bo ja nie wiem. Kurwa, mistrz. Jezu. Ale jeszcze, być może wybiorę z ciebie troszeczkę konkretu, bo cały sezon narzekasz, że latasz bardzo nisko nad bólą, a tu chyba udało się poradzić trochę z tym problemem, wychodziłeś wyżej, ten lot był wyższy. No bo jak był ciąg z tyłu, to sobie myślę, tak nisko to nie będę leciał tak nisko, muszę trochę wysokości nabrać, Chodź, zabrał ci podium, co? Dobra, bo mnie już wołają. Nie, tam wołają. No, to czekają na ciebie. W wysokości sakramentu idą, lecę, ale no, dobra, idę, bo mnie na podium wołają. Czołem. Na razie.